Mimik to główny antagonista Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Tak naprawdę do czynienia mamy z nim przez całą grę, aż do jej końca, kiedy widzimy go w jego fizycznej postaci. Aczkolwiek z samej gry nie dowiadujemy się zbyt wielu informacji na jego temat, a powinniśmy wiedzieć znacznie, znacznie więcej. Ponieważ Mimik w świecie FNAF-a istnieje już od jakiegoś czasu. I naprawdę jest to mega istotna postać nie tylko dla Security Breach, ale także dla przyszłości serii, jak i do tego, co zdarzyło się wcześniej jeszcze w latach 80. Przed wami Mimik. Postać stworzona w latach 80., która we FNAF-ie jest tak naprawdę gdzieś tam postronnie od samego początku. Niesamowicie brutalny, bezwzględny, jednocześnie jest antagonistą wszystkich nowych części FNAF-a, przynajmniej według mnie, o tym za moment, a jednocześnie jest naśladowcą Williama Aftona. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, oglądajcie ten odcinek, ponieważ przed wami cała, kompletna historia Mimika z Five Nights at Freddy's. Także cześć wszystkim, z którym Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym wreszcie zajmiemy się głównym antagonistą FNAF Security Breach Ruin, czyli Mimikiem, a na pewno będzie mega ciekawie, bo to mega interesująca postać. Nim zaczniemy, stawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Dobra, tak więc zacznijmy od początku. Mimik to postać, o której istnieniu w świecie gier z serii FNAF nie wiedzieliśmy do zeszłego wtorku, kiedy wyszedł FNAF Ruin i tam pojawił się Mimik właśnie. Do czynienia, jak wiecie, mamy z nim tylko i wyłącznie na końcu gry, ale czy był to tylko jedyny moment, kiedy Mimik tak naprawdę pojawił się w całej serii? Oczywiście tak naprawdę kontakt z nim mamy przez całe Ruin. W Security Breach'u również się pojawia, o tym za moment. A czy pojawił się wcześniej w serii? Cóż, to już jest kwestia bardzo dyskusyjna. Aczkolwiek najpierw przyjrzyjmy się jego roli we FNAF-ie Ruin, a dopiero później przejdźmy do tego, co działo się wcześniej. Tak więc w Ruin poznajmy go jako Gregorego. Udawanego Gregorego. Ponieważ jedną z podstawowych zdolności Mimika jest wcielanie się w bądź udawanie innych ludzi. I to właśnie tę umiejętność wykorzystał we FNAF-ie Security Breach Ruin, aby wcielić się w Gregorego, który tak naprawdę nie siedzi w pizzapleksie, aczkolwiek udawał go, udawał, że potrzebuje pomocy, że coś złego się z nim stało, aby wciągnąć Cassie do środka, aby ta uwolniła go. I ten plan udaje mu się zrealizować z ogromnym, wręcz gigantycznym sukcesem, bowiem tak, Cassie, bardzo, bardzo naiwna, wykonuje wszystkie jego polecenia, a później wypuszcza go na wolność i w każdym z zakończeń, no poza tym jednym, chociaż też do końca nie wiadomo. Zasadniczo Mimik triumfuje i ucieka. No w tym Secret Endingu tak jakby, myślę, że on tam uciekł siłą rzeczy, ale w każdym razie zostaje uwolniony. Jednakże kim tak naprawdę jest ta zagadkowa postać, skąd się wzięła i jaka jest jej historia? Cóż, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, musimy zagłębić się do książek. I tak wiem, tych dwóch bytów nie powinno się mieszać, ale w tym konkretnym przypadku walić to. Ponieważ Mimik nie pojawił się nigdy wcześniej w tak dosadny sposób w tej serii i jeżeli patrzeć tylko i wyłącznie na gry, to nie wiemy o nim nic, poza tym, że kurde siedział sobie pod pizzapleksem, udawał Gregorego i chciał sobie wyjść. Ale nie mamy żadnych szczegółów, nie mamy tych bardzo ważnych rzeczy definiujących tą postać, a te znajdziemy w Tales from the Pizzaplex. Czyli serii książek, która powstała, tak jak sugeruje nazwa, w bardzo bliskiej relacji z Five Nights at Freddy's Security Breach. I to właśnie tam Mimik pojawia się po raz pierwszy i bardzo jasno zostaje nakreślona nam cała jego historia. Tak więc oczywiście nie będziemy przechodzić przez wszystkie części czy tam zeszyty Tales from the Pizzaplex, a przeniesiemy się od razu do części szóstej, czyli Nexi. Gdzie Mimik został nam zaprezentowany w całej okazałości po raz pierwszy. I żeby zacząć tę historię w najlepszym możliwym miejscu, musimy cofnąć się do lat 80. jeszcze przed akcją FNAF 2. Tak około. Tak więc Mimik był endoszkieletem, no czymś w ten deseń, jak widzimy go na końcu. Zatem wszystko zaczyna się od pewnego mężczyzny, mianowicie Edwina Murraya, w latach 80. XX wieku. Był on wdowcem pracującym dla Fazbear Entertainment jako inżynier i miał tworzyć nowe animatrony. Sam mieszkał w kupionej przez siebie fabryce i musiał opiekować się swoim małym 4-letnim synem Davidem. Niestety jego żona zmarła podczas porodu. Co interesujące, Edwin jest odpowiedzialny za stworzenie pierwszej oryginalnej czwórki animatronów dla pierwszego Freddy Fazbear's Pizza. Dokładnie są to te animatrony, które spotykamy we FNAF-ie dwójce jako Wifford. Jako Wifford animatrony, tak? Niestety Edwin był bardzo zapracowanym człowiekiem. Przez to dręczyła go myśl, że nie poświęca swojemu synowi wystarczająco dużo czasu. Wobec czego rozpoczął budowę nowej postaci, która miała zastąpić go jako ojca w chwili, kiedy nie mógł zajmować się Davidem. I tak w 3 tygodnie powstał goły endoszkielet bez nóg, który na cześć ulubionego programu telewizyjnego Edwina, Mimik One, został nazwany Mimik.
Przez najbliższy czas Mimik bawił się z Davidem. Stał się dla niego nie tylko jakby drugim ojcem, ale też bardzo dobrym przyjacielem. Aczkolwiek z czasem ten stan rzeczy przestał podobać się Edwinowi, ponieważ Mimik i David zaczęli się od niego trochę izolować. Bałaganili w fabryce, byli jakby poza tym wszystkim. Aż w końcu nadszedł pewien fatalny dzień. Edwin zawołał Davida na śniadanie, ale zauważył, że nigdzie go nie ma, ale drzwi do fabryki były lekko uchylone. Kiedy Edwin wyszedł z domu, zauważył, jak jego syn leży martwy na ulicy, potrącony przez samochód. Edwin był załamany. Sam za bardzo nie miał chęci, by wyłączać Mimika, a później popadł w depresję. Pewnego dnia przyszedł do fabryki i zobaczył Mimika, który za pomocą specyficznych gestów, jakimi posługiwał się z Davidem, mówi, że chce zjeść lody. Wówczas Edwin rozwścieczył się. Zebrał sobie gigantyczną ilość gniewu, wziął metalowy pręt i zaczął okładać robota, który nauczył się w tym momencie, czym jest przemoc. Jak wiecie, Mimik został stworzony do naśladowania rzeczy. Przemoc była kolejną rzeczą, której nauczył się naśladować. Niedługo później Edwin zostawił fabrykę, opuścił ją, wyprowadził się, a Mimika zostawił aktywnego w środku. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Fabryka została porzucona, aczkolwiek pewien zespół Fazbear Entertainment musiał przyjść tutaj i zinfiltrować tę placówkę. Co interesujące, w tamtym momencie Mimik jeszcze nie miał nóg i właśnie po przyjściu tego zespołu domontowano mu nogi, a ten odwdzięczył się w jeden sposób, pozabijał ich wszystkich. Parę miesięcy później Fazbear Entertainment wysłało kolejną grupę badaczy, którzy mieli jakieś imiona, kurde, Glenn, Harry, Dominik, gdzie odnaleźli kilka klasycznych kostiumów postaci z Freddy's, ale i również kilka nowych postaci. Podczas zwiedzania zupełnie nowego miejsca, cała grupka odnajduje poprzednią grupkę, już martwą, a dokładniej ich ciała walające się po tym miejscu, zmasakrowane, powciskane w jakieś dziwne miejsca, po prostu rzeź. A wszystko to zrobił Mimik, ponieważ dowiedział się, czym jest przemoc. Niedługo później cały zespół sam natrafia na Mimika, który wówczas był w stroju Muchomora. I ten zaczyna ich wszystkich masakrować. Tak naprawdę przy życiu pozostał tylko i wyłącznie Dominik, który uciekł na górę i schował się w pokoju Davida. Później zszedł na dół, co było najgłupszą decyzją ze wszystkich możliwych, ponieważ chciał uciec z placówki, aczkolwiek wtedy zauważył, iż kostium Muchomora leży na ziemi, jest pusty. Wówczas Mimik zaatakował go w stroju białego tygrysa. Biało-fioletowego tygrysa. Grimace. Generalnie stając jeszcze na moment przy całej tej sytuacji, widzimy, jak bardzo brutalny Mimik się stał. On ich dosłownie masakruje, to jest takie, że nie mogę o tym chyba nawet mówić na YouTubie, tak powiem wam szczerze. Przykładowo, on wyciągnął Haremu mózg z czaszki. Innemu roztrzaskał głowę o ścianę, a drugiemu rozwalił tchawicę. To jest brutal as fuck. Aczkolwiek niedługo później udało się schwytać Mimika, a Fazbear Entertainment zabrało go, aby na jego wzór stworzyć kolejne animatroniczne postaci do swoich restauracji z Freddym. I tam miejsce miał najbardziej canon event, jaki w ogóle mógł mieć miejsce. Tutaj w ogóle wydarzyło się Mimik, Across the Mimikverse, canon event miał miejsce po prostu. Ponieważ na podstawie Mimika we Freddy stworzono kilka podobnych animatronów i w chwili, kiedy miejsce miał incydent z zaginionymi dziećmi, kiedy William Afton przyszedł, zabił piątkę dzieci i pochował ich ciała czy coś, Mimik był tam przez cały czas i wiecie co? On to wszystko widział, zaobserwował, jak Afton zabija dzieciaki i wiecie co zrobił później? No oczywiście, że zaczął go naśladować. Widział, co zrobił Afton, zobaczył, że może zrobić to samo, że przecież został zaprogramowany do tego, żeby robić to, co inni. I od tamtego momentu zaczął być naśladowcą Williama Aftona. To jest takie połączone, to jest taki retcon po prostu, że nie wytrzymam. I to wszystko miało miejsce gdzieś około 87-85 roku. I stąd wzięła się pewna ciekawa teoria związana z NAFem 1, ale myślę, że to jest już takie na maksa doszukiwanie się szczegółów, których może tam nawet nie być. Aczkolwiek ludzie bardzo mocno zwracają uwagę na tego jegomościa z FNAF-a 1, na endoszkieletona, który tutaj sobie siedzi i mówią, że to Mimik jest. Co więcej, mówią nawet, że we FNAF-ie 2 endoszkieleton to Mimik, ale myślę, że to jest na maksa naciąganie tej fabuły. I coś mi się cholipka nie wydaje. I wygląda na to, że przez ponad te jakieś 40 lat Mimik cały czas istnieje w świecie FNAF-a. On tu jest nawet sprzed czasów pierwszych morderstw, nawet sprzed śmierci Evana Aftona.
Wobec tego to on jest tutaj głównym vilenem i po prostu później przejął pałeczkę po Williamie. I w tym momencie mogę się na moment zatrzymać i przedstawić pewną wersję zdarzeń, która myślę, że może mieć miejsce. Jest dużo sensowniejsza, przynajmniej według mnie, od tego, co się utarło przed premierą Ruin za główne wydarzenia. No i skoro genezę Mimika mamy już za sobą, przejdźmy do wydarzeń z jego udziałem, które miejsce mają w epilogach kolejnych części Tales from the Pizzaplex. W pierwszym epilogu Mimik zostaje odnaleziony w starym Freddy Fazbear's Pizza Place, czyli w restauracji z FFPS-a. A dokładniej przez zespół wysłany przez Fazbear Entertainment w celu posprzątania tego miejsca, ponieważ tutaj mieli stawiać Mega Pizzaplex, tak samo jak widzimy w Security Breach'u. Mega Pizzaplex postawiono na Freddy Fazbear's Pizza Place. A co więcej, Pizza Place miało zamienić się w muzeum. Wówczas pracownik o imieniu Gil czy coś, za pomocą laptopa podłączył się do Mimika, którego tam odnaleziono, i zlecił mu usunięcie głów i ramion z różnych endoszkieletów, które walały się po tej placówce. I początkowo Mimik faktycznie wykonywał to polecenie, ale później zbuntował się i zrobił kolejną masakrę. Zabił wszystkich pracowników. Następnie w epilogu drugiej części wprowadzona zostaje historia 8 nastolatków, którzy odnajdują stare Freddy Fazbear's Pizza Place, a tam znajdują także Mimika. Aczkolwiek jeszcze zanim to do lore wprowadzane zostaje kilka ciekawych rzeczy. Tutaj nastolatkowie odnajdują kilka notatek związanych z Mimikiem, które m.in. ujawniają, iż Mimik początkowo uważało się, że był zaprogramowany, aby naśladował to, co robią inne animatrony, aczkolwiek okazało się, że zaczął naśladować także ludzi. I w tym momencie warto przypomnieć sobie jeszcze jedną historię z Tales from the Pizzaplex, czyli Storyteller. Jeżeli mówimy już o Storytellerze, no to muszę bardzo dokładnie przedstawić to, co tutaj się wydarzyło, ponieważ jest to kluczowe, aby zrozumieć tego nowego FNAF-a. Od Help Wanted aż do FNAF-a Ruin. Otóż w Storytellerze cały Pizzaplex jest już ukończony i widzimy go tutaj, albo czytamy o nim, kiedy jest w takim samym stanie jak we FNAF-ie Security Breach, ale jeszcze przed tymi wydarzeniami. I tutaj prezes Fazbear Entertainment, pan Barrows, postanawia wprowadzić program komputerowy do tworzenia historii o nazwie Storyteller. I tutaj musimy się na moment zatrzymać, ponieważ program Storyteller, cytując, jest prostym oprogramowaniem w stylu szablonu, który bierze fragmenty wcześniej utworzonych historii i przestawia je w nowe scenariusze dla gier VR, AR i Arcade. I czy to nie brzmi dla was trochę znajomo? Tak jest, Storyteller został wykorzystany do stworzenia FNAF-a AR Help Wanted, a Barrows określa go również jako program Mimic One, Storyteller oraz Mimic One. Mimic One. I tutaj bardzo prosta analogia. Storyteller powstał najprawdopodobniej jakoś na bazie Mimika, a później został on wprowadzony do FNAF-a VR, aby szybciej stworzyć grę. Tak samo jak mówiłem w moim filmie Zwierzchnie fabuły całego FNAF-a, tam zaimplementowano pewien program, który miał zadanie przyspieszyć proces produkcji. I tym programem nie był Afton, a był Mimik, którego później obserwujemy na przestrzeni całej gry jako glitch trapa, który po prostu naśladuje Williama Aftona, mówiąc I always come back i tak dalej. Aczkolwiek wracając do fabuły Storytellera. Tutaj powraca Edwin Murray, który po tych ponad 40 latach jest obecnie członkiem zarządu Fazbear Entertainment, i program Storyteller zostaje umieszczony w wielkim baobabie pośrodku Pizzaplexu, które ma przewody prowadzące do wszystkich miejsc w tym budynku i również może wydawać instrukcje wszystkim glamrog animatronom i generalnie wszystkiemu, co znajduje się w Pizzaplexie. Oczywiście Edwin początkowo był przeciwny temu, żeby wprowadzać Mimic One do tego wszystkiego, aczkolwiek i tak go wprowadzili. Wobec tego Edwin pewnego dnia zakradł się nocą do Pizzaplexu i zobaczył gigantycznego animatrona w stroju sztucznego białego tygrysa. W miarę upływu czasu Storyteller bardzo mocno wpływa na Pizzaplex i w tym miejscu pojawiają się różne usterki, awarie, naruszenia bezpieczeństwa. Między innymi Glamrock Freddy zachowuje się dziwnie, Glamrock Chica zachowuje się dziwnie, Roxanne zachowuje się dziwnie, a Montgomery stał się brutalnie agresywny. Przepraszam Glamrock Bonnie, ale tak było. Niedługo później udaje się nawet odnaleźć ciało Edwina, który jest zakopany pod stosem papieru z prymitywnymi, niepokojącymi rysunkami, a także frazą przepraszam. Otóż Mimik zabił Edwina, Storyteller to Mimik. W tym momencie jeszcze Mimik One. I co dają nam te informacje?
Otóż myślę, że bardzo podobnie było w grach. W ten sposób właśnie Mimik został wprowadzony, to on jest glitchtrapem, William nigdy nie opuścił swojego piekła i to właśnie Mimik jako glitchtrap manipulował Vanessą, przejął nad nią kontrolę, aby ta, no nie wiem, stworzyła jego prawdziwą formę po tym, jak być może stracił ciało, a jego inteligencja została przeniesiona na Mimik One. Otóż Mimik był jedynym animatronem w swoim rodzaju, który faktycznie mógł naśladować innych i dlatego był aż tak ważny. I to właśnie on od samego początku jest głównym antagonistą w Security Breachu i to jego widzimy w zakończeniu z Berntrapem. To on jest Berntrapem. To jest właśnie Mimik. Szczerze, w 100% to kupuję i Ruin z miejsca zyskuje u mnie kilka punktów. Nadal uważam, że to mocny średniak, nie mówię, że to jest zła gra czy coś. Jest okej, ale całkowicie szczerze, im głębiej wchodzę w to lore, tym ta gra podoba mi się bardziej. W każdym razie, poprzez Mimik One, Mimik przejął kontrolę nad całym Megapizzaplexem, stąd właśnie buntujące się roboty i reszta tych wszystkich dziwnych wydarzeń. W końcu, kiedy Freddy i Gregory schodzą na sam dół do Freddy Fazbear's Pizza Place, dzieje się coś dziwnego, mianowicie nagle znikąd pojawia się blob, nad którym Mimik nie miał kontroli, prawdopodobnie dlatego, iż blob to po prostu pozostałości po jeszcze poprzedniej pizzerii, gdzie nie wprowadzono żadnego większego systemu, więc Mimik nie miał go kontrolować i w chwili, kiedy Mimik wyszedł w swojej fizycznej formie jako Berntrap, został on zaatakowany przez Bloba, co później spowodowało się trzęsieniem, które zniszczyło i zawaliło cały Megapizzaplex, przez co teraz ten wygląda tak jak wygląda, w ruin. W każdym razie Mimik pozostał tam na dole, aczkolwiek nie miał jak stamtąd wyjść, ponieważ powstał MXES, który miał go tam trzymać w zamknięciu. Nie wiadomo, kto go stworzył, aczkolwiek coś takiego faktycznie miało miejsce. A następnie stamtąd Mimik nawiązał kontakt z Cassie, która miała przyjść tam i go uwolnić. I właśnie to zrobiła. Wyłączyła MXES, a Mimik był wtedy wolny. I w tym momencie kończy się historia wraz z zakończeniem FNAF'a Ruin. I ja wiem, że ta teoria nie jest idealna, jest tutaj wiele sporych dziur, aczkolwiek spośród wszystkiego, co dostaliśmy, myślę, że jest to najbardziej prawdopodobna opcja. Co więcej, uważam nawet, iż pomysł na Mimika pojawił się gdzieś meanwhile. Jak gdyby FNAF ma bardzo wiele dziur i myślę, że tutaj na przestrzeni przerw pomiędzy wydaniami kolejnych części wiele rzeczy się zmienia. Przykładowo pomiędzy FNAF-em 1 a FNAF-em 2, albo 2 a 3, 4 a Sister Location, Sister Location a FPS-em. Uważam, iż od początku planem Steelwool było przywrócenie Williama Aftona. Stąd Glitchtrap, który początkowo był Williamem, i Berntrap, który także był Williamem. Aczkolwiek ludziom do końca się to nie spodobało, w tym mnie. Ale nie mówię, że to moja sprawka. Wobec czego ci poszli po rozum do głowy i stwierdzili, hej, tego Aftona jest trochę zbyt wiele. I na poczekaniu w międzyczasie wykopali go i po prostu zostawili Mimika, który po, jak mniemam, małym retconie, był Williamem, w sensie wcielał się w niego od FFPS-a. Myślę, że to ma naprawdę mega wiele sensu, nawet patrząc na fakt, iż Mimik został wprowadzony po wydaniu Security Breacha. W sensie najpierw wydano Security Breacha, a dopiero później powstały Tales from the Pizzaplex i tak też pojawił się Mimik. I wow, to naprawdę nie wyszło tak źle, jak mogłoby wyjść. Mimik to na ten moment ultra ciekawa postać i jestem mega ciekaw jego powrotu w kolejnych częściach, w tym uważam, że w Help Wanted 2 zdecydowanie Mimik będzie miał jakąś ważną rolę i dowiemy się czegoś więcej na jego temat, a w szczególności w kolejnej rzeczywistej odsłonie FNAF-a za kurde, nie wiem, 2 lata czy coś. I przede wszystkim Mimik musi pojawić się w filmie FNAF, pewnie się nie pojawi, ale byłoby ciekawie. No i propos Mimika to by było na tyle. Myślę, że niekoniecznie wszyscy zgodzą się z tym, co powiedziałem w tym filmie, raczej większość się nie zgodzi, ale uważam, że ma to całkiem sporo sensu. Oczywiście pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie moja teoria, mogę się mylić, mogę być w błędzie, ale jednocześnie mogę mieć rację. No cóż, zobaczymy, może za jakiś czas teoria się obali, bądź się potwierdzi. Wy napiszcie w komentarzach swoje zdania w tej kwestii, co wy o tym wszystkim uważacie i czy według was taka jest prawda? Czy być może jednak nie? Czy być może w ogóle gadam głupoty i Mimik to William Afton tak naprawdę? Zdecydowanie nie. No i to jest informacja, która trochę wywraca fabułę całego nowego FNAF-a do góry nogami i teraz dowiadujemy się czegoś, czego nie mogliśmy się domyślić przez bardzo długi czas. No i w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie do mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do kolejnych materiałów. Mówi Wozmondar, siemanko, cześć.